Dobra, Mirek, ty się tutaj nie rozgaduj, tylko jeść potem mamusię na pociąg. Niespodzianka! Babcia Brigida! Mamusia? Szwagrówka, wyglądasz jakbyś zobaczyła ducha? Dobrze, że tu jesteś, szwagiereczka, to machniesz egzorcyzmy. Mireczku! Nie mireczkuj mi to teraz, Jola, bo nie chcę stracić wątku. Co ona tu robi? Ja? Nic. Ty, Arleta, całe życie nic nie robisz, więc się domyślam, pytam o moją drugą córkę. Mirek, podaj aspiracji wodę. Święcono? Matko. Matko, to ty sobie możesz mówić do tej swojej przełożonej. Ja jestem twoją mamusią. Mamusiu. Teraz, mamusiu? Ale nie tak szybko. Aspiracja, nie widzisz, że mamusia jest w szoku? Ja też jestem w szoku. Ty w szoku? A dlaczego? Że nie tylko mnie się czepia. Jak coś się odwlekło, nie znaczy, że uciekło. Mamusiu, chyba czas się pogodzić. A więc przyjechałaś tutaj, żeby się ze mną pogodzić? Nie, żeby zobaczyć ich działkę. Arleta. Ale aspiracja ma rację. Czas się pogodzić z faktem, że żadna z córek nie poszła w ślady mamusi i nie uczy matematyki. Przecież Jola pracuje w szkole. Ale jako księgowa. I dzięki temu wiem, że zarabiam więcej niż mamusia.